Dobra, to cześć jeszcze raz. Spotkaliśmy się, żeby pogadać dzisiaj o Tolkienie i Władcy Pierścieni, o filozoficznych elementach, które można odnaleźć i w książkach, i w filmach, bo ja przede wszystkim zrobiłem sobie taką powtórkę filmów w wersji reżyserskiej. Też jestem ciekawy, jakie masz zdanie o nich. I zaraz ci w ogóle powiem, skąd moje zainteresowanie Tolkienem teraz, bo ja się nigdy jakoś specjalnie Władcą Pierścieni nie interesowałem. Ale czy mogłabyś wcześniej powiedzieć kilka słów o sobie? Jestem młodym badaczem filozofii prawa Leibnica. Tym się głównie teraz zajmuję, przy czym moje zainteresowania są dosyć szerokie. Obejmują także filozofię starożytną oraz szeroko pojętą filozofię nowożytną. Praktykuję także prawo w kancelarii adwokackiej, więc staram się łączyć takie życie naukowe z życiem, powiedzmy, bardziej ukierunkowanym na rozwiązywanie także konkretnych problemów społeczeństwa. Okej, dzięki. To ja może też kontekst przedstawię szerszy, taki, że się znamy ze studiów we Wrocławiu i ja jakoś mniej więcej wiedziałem, że się interesujesz Władcą Pierścieni, chociaż niedokładnie. Była taka sytuacja, nie wiem, czy pamiętasz, że kiedyś jechaliśmy do Instytutu Filozofii razem autobusem i ty opowiadałaś, że jest obrona pracy doktorskiej chyba na temat Tolkiena, tak? Tak, to była praca pisana przez, nie pamiętam niestety nazwiska tego doktoranta, obecnie już doktora, pod kierunkiem profesora Manikowskiego, ile pamiętam. To było, no, jak byliśmy chyba na pierwszym roku studiów magisterskich, albo na drugim, byliśmy doktorantami, nie pamiętam. No właśnie, pamiętam, że mnie to wtedy zaciekawiło, bo ja o Tolkienie nie wiedziałem zbyt wiele i miałem taką wątpliwość, czy to jest dobry przedmiot na studia doktorskie, czy można napisać pracę filozoficzną na temat Tolkiena i Władcy Pierścieni, czy to nie jest jakieś trochę naciągane, czy tam jest tyle tej treści filozoficznej i czy ona ma taką wartość, żeby się tym zajmować na doktoracie. Jak myślisz? W mojej ocenie niewątpliwie tak. Przy czym jest to tak niezwykle szeroki i gęsty materiał, iż wydaje mi się, że kluczowe, jeżeli ktoś chciałby podejść do Tolkiena w sposób stricte naukowy, kluczowe byłoby, no, dobre ograniczenie sobie tematu rozprawy doktorskiej czy jakiejkolwiek innej rozprawy naukowej traktującej o Tolkienie. To znaczy, ja wydaje mi się, że na przykład, nie wiem, pisanie książek i w stylu filozofia u Tolkiena, albo filozofia we Władcy Pierścieni, albo filozofia w Silmarillionie nie ma najmniejszego sensu, ponieważ są to po prostu może nie tyle zbyt wielkie dzieła, co zbyt wielki świat przedstawiony i cała mitologia, która stanowi jego strukturalną podstawę, żeby jakby w sposób naukowy na wymaganym na poziomie pracy doktorskiej czy habilitacyjnej czy jakiejkolwiek innej, na takim poziomie, żeby przeanalizować wszystkie problemy, które się u Tolkiena pojawiają. Nie, więc niewątpliwie w mojej ocenie jest to dobry temat na taką analizę z perspektywy filozoficznej, natomiast, a nie tylko literackiej na przykład. Natomiast, no, kluczowe jest w tym przypadku dobre zawężenie tematu. A także, no, też nie ukrywam, dosyć duża znajomość nie tylko świata przedstawionego, ale także tych wszystkich elementów kultury, szeroko pojętej kultury zachodniej, które Tolkien przemyca gdzieś w swoich. Więc dosyć duże przedsięwzięcie. Ja osobiście za to bym się nie zabrała, chyba głównie ze względu na swój dosyć osobisty stosunek do Tolkiena i po prostu bałabym się, że nie jestem w stanie przedstawić
tych analiz w sposób taki, jaki sama od siebie bym oczekiwała. No, wyobrażam sobie. Ja tego Tolkiena nie znam aż tak dobrze, ale z tym, o czym mówisz, jakoś mniej więcej się zetknąłem właśnie z tym, że na przykład ludzie kojarzą te wydarzenia, które zostały opisane we Władcy Pierścieni, a jeszcze poza tym jest przecież Hobbit, jest właśnie cała ta mitologia. Silmarillion, tak? Silmarillion tam została wyrażona. Ja pamiętam, że kiedyś próbowałem przeczytać tą książkę i to było bardzo wymagające przedsięwzięcie, bo ona ma taką strukturę jakąś encyklopedyczną prawie, taką kronikarsko-encyklopedyczną, prawda? Tak, rzeczywiście jak pierwszy raz się czyta Silmarilliona, to pierwsze co uderza to ogromna ilość imion, bohaterów, nazw miejscowości, całej struktury genealogicznej rodów elfickich. No, jest to po prostu ogrom elementów do przyswojenia. Poza tym jest to jeszcze dzieło napisane stylem podniosłym, czyli innym niż Władca Pierścieni. I no, z pewnością trudniejszym do percepcji. Aczkolwiek polecam, po prostu Silmarilliona trzeba czytać kilka razy. Ja sama przeczytałam go po raz pierwszy, będąc chyba w podstawówce. No i oczywiście niewiele zrozumiałam, poza takim tylko czysto poza samą fabułą. Nie zrozumiałam tych elementów ukrywających się za tą fabułą. Natomiast no, nie żałuję w tym sensie, że to pierwsze przeczytanie Silmarilliona zbliżyło mnie do Tolkiena bardziej niż cokolwiek innego mogłoby być, ponieważ było to dzieło, które wzbudzało moją duże emocje we mnie i taką ciekawość. Okej. W każdym wieku. Okej, będę musiał się chyba zmierzyć z tym jeszcze raz w takim razie. Ale opowiem ci w ogóle, co mnie przywiodło do Tolkiena jakiś czas temu, bo to był dość konkretny powód. Chodziło o to, że ja trochę w związku ze zmianą środowiska zacząłem częściej zwracać uwagę na to, nie wiem, czy masz takie wrażenie, że rzadko jakby stykam się z konserwatyzmem w takim atrakcyjnym i wiarygodnym wydaniu, że w ogóle jakby dostrzegam deficyt gdzieś w kulturze myśli konserwatywnej i takiej wartościowej, w takim sensie właśnie jakimś trudnym do zakwestionowania. Ja mam takie wrażenie cały czas, że konserwatyzm jest bardzo często karykaturalnie przedstawiany, że się z niego robi coś w rodzaju jakiegoś tam zacofania intelektualnego. Nawet ostatnio, jak komuś o tym opowiadałem, to mi się przypomniała taka sytuacja, że jak miałem zajęcia w szkole, jako uczeń jeszcze, tam gdzieś w liceum chyba, to nauczycielka nam opowiadała o konserwatyzmie i powiedziała tylko tyle, że konserwatyzm jej się kojarzy z tym, że się jest zamkniętym jak konserwa w ogóle na wszystko, że nie dopuszczasz do siebie nic nowego i po prostu jesteś ograniczony światopoglądowo. I sobie myślałem, jak w ogóle nauczyciel może takie rzeczy mówić uczniom i jak można się na temat konserwatyzmu wypowiadać w taki sposób, jeżeli się nie ma pojęcia o nim. A właśnie ja odnoszę wrażenie, że tak często jest, że ludzie o nim nie wiedzą zbyt wiele. Dla mnie takim konstruktywnym spotkaniem z konserwatyzmem było czytanie książek Odo Marquarda. Nie wiem, czy kojarzysz te konserwatywne elementy, które występują w jego twórczości. A Marquard pisał w taki sposób, że człowiek jest istotą nawiązującą i jakby zawsze jest uwarunkowany przez przeszłość, nie jest w stanie się zdystansować od tej przeszłości. I że jest tak, to były takie argumenty, które były przekonujące dla mnie wyjątkowo, że można zmieniać świat, jakby zawsze jest miejsce na jakieś reformy, na nowość i tak dalej, ale że to zmienianie trzeba usprawiedliwić, że jakby obowiązek usprawiedliwienia tych działań spoczywa na tym, kto chce coś zmienić, a nie na tym, kto podtrzymuje jakiś status quo. I z tego się wyłaniał taki obraz, który w ogóle jakby w kontrze występuje do tych uwag mojej nauczycielki, o których wspomniałem,
że konserwatysta wcale nie musi być zamknięty, że on może być światopoglądowo otwartym człowiekiem, tyle tylko, że on ma jakiś zestaw wartości, że dojrzale podchodzi do tych wartości i że on sobie zdaje sprawę z tego, że zmienianie, reformowanie czegokolwiek jest ryzykowne i że tego nie powinno się robić pochopnie. No więc właśnie czytałem tego Marquarda i to było dla mnie interesujące. Szukałem kogoś jeszcze, kto mówiłby podobnym głosem i miałem wrażenie, że właśnie u Tolkiena coś takiego odnajduje. To znaczy ja mam wrażenie, że Tolkien jest konserwatywny. Zastanawiam się, czy nie za bardzo momentami, czy to nie jest tak, że on kreuje właśnie taką wizję, że mroczną wizję przyszłości, że jakby jakiekolwiek zmiany, które śledzimy teraz, które on opisywał, jakby jakoś tam odnosząc się do sobie współczesnego świata, to są zmiany na gorsze. No i jak ty to oceniasz? Co w ogóle myślisz o tym konserwatyzmie Tolkiena? Czy można tak powiedzieć o nim, że on był konserwatystą i w jakim sensie? To znaczy tak, nawiązując do tego, co powiedziałeś w pierwszej części swojej wypowiedzi o konserwatyzmie, to jakby zgadzam się z takim poglądem, że bardzo często bierze się za konserwatyzm coś, co nim nie jest, i takie zamieszanie pojęciowe występujące w odniesieniu do tegoż jest zauważalne. No, dla mnie na przykład konserwatystą idealnym w takim sensie modelowym jest Edmund Burke, czyli konserwatysta z takiego nurtu brytyjskiego konserwatyzmu ewolucyjnego. No i on z kolei jest, przedstawia poglądy, czy też Alexis de Tocqueville, to bardziej liberalny konserwatysta, czy konserwatywny liberał. No ale to są tylko pewne kwestia terminologii. Mam na myśli to, że no, w takim aspekcie nie dostrzegam na przykład konserwatyzmu we współczesnej myśli politycznej prezentowanej na przykład w polskiej debacie publicznej. Jest mi bardzo trudno znaleźć taki konserwatyzm, który pod względem ideowym, jakościowym, uzasadnienia dla swoich tez, a jednocześnie ich dojrzałości, byłby przynajmniej zbliżony do konserwatyzmu tych dwóch myślicieli, których się przywołała. Ale to w kwestii konserwatyzmu to jest po prostu taka moja uwaga, że jakby jest duży problem z identyfikacją tej orientacji filozoficznej, czy też filozoficzno-politycznej. Jeśli chodzi o Tolkiena, to można znaleźć u niego elementy, które moglibyśmy określić mianem konserwatyzmu, w takim aspekcie, że dostrzega on pewne napięcie pomiędzy naturą jako czymś, co zastajemy, co jest piękne, ale także i w jakimś aspekcie niedoskonałe, jeżeli myślimy sobie na przykład o ograniczonej naturze nas samych, to napięcie pomiędzy naturą a władzą czy dominacją, która jest istotnym elementem działalności człowieka, która tę naturę próbuje w jakiś sposób okiełznać, zmienić, przetworzyć. I w tym aspekcie Tolkien dostrzega wiele negatywnych zjawisk w życiu politycznym, społecznym, które są właśnie związane z taką ludzkim dążeniem do dominacji nad jakimś obszarem rzeczywistości po to, aby go zmienić według swojej wizji. Wizji, która być może często ma podstawy, które moglibyśmy określić jako szlachetne, na przykład wizja
tego, aby nie wiem, wszyscy ludzie byli, aby zapewnić w społeczeństwie takie zasady, które by odzwierciedlały równość pomiędzy ludźmi. Ale jakby jeżeli dołącza się do tego z jednej strony ograniczona natura wizjonera, z drugiej strony takie typowo ludzkie ułomności, które Tolkien podkreśla w swoich dziełach, z trzeciej strony, jeżeli dołącza się do tego kwestia ograniczeń związanych z przeobrażaniem czy próbami dominacji nad naturą, to w tej perspektywie według Tolkiena bardzo często działanie człowieka prowadzi do jego własnej zguby, bądź też do zguby, zazwyczaj także do zguby innych ludzi. I to jest w tym aspekcie jakby widziałabym taki główny element jego konserwatyzmu. To jest takie wizja człowieka, która może nie jest wizją tak pesymistyczną, jak na przykład u Thomasa Hobbesa, ale jest to wizja człowieka, w której zaznaczona jest z jednej strony jego wielkość, rozumność, zdolność do postrzegania i wytwarzania piękna, ale z drugiej strony ułomność, ograniczoność, wadliwość w jakimś sensie naszej natury, która oczywiście na gruncie teologii chrześcijańskiej ma swoje uzasadnienie. Na gruncie teologii Tolkiena, teologii, właściwie nie chciałabym używać słowa teologia w odniesieniu do Tolkiena, na gruncie mitologii Tolkiena nie ma swojego wyjaśnienia, ponieważ jest to mitologia pisana z perspektywy elfów, w tym aspekcie, że Silmarillion to jest historia spisana oczyma elfów i głównie o elfach. Natomiast kwestia pierwotnego upadku człowieka jest w pewnym momencie opowieści ten pierwotny upadek się pojawia, ale kompletnie nie jest wyjaśniony ani opisany. Jest tylko wskazany jako pewien fakt. Jest to jakby poza limitami opowieści, więc zaznaczam... Upadek ludzi, tak? Upadek ludzi. Tak, to znaczy cały Silmarillion i Tolkien zresztą w listach mocno to podkreśla, skoncentrowany jest jakby na trzech elementach. Po pierwsze na takim motywie upadku, po drugie na motywie śmiertelności, po trzecie na motywie machinerii, czy też maszyny, czy też magii, w zależności od tego, który aspekt bardziej chcielibyśmy zaznaczyć. I ten upadek jest elementem powtarzającym się w historii elfów, w historii Feanora i wygnania z Valinoru. Potem pojawia się w kolejnych odsłonach tej opowieści. Ale najbardziej wydaje mi się właśnie taki tajemniczy i intrygujący jest ten upadek, który jest wspomniany, ale jest nieopisany. Ponieważ narracja Silmarillionu jest poprowadzona w ten sposób, że opisywane są dzieje elfów, a w pewnym momencie na arenę wkraczają także ludzie i ci ludzie już mają jakąś swoją mroczną historię, w której zadział się także ten pierwotny upadek. Ma to związek prawdopodobnie z Melkorem czy też Morgothem, który być może jakoś doprowadził do... Nawiązał jakieś relacje z ludźmi po ich pojawieniu się, ale przed ich spotkaniem z elfami coś się zadziało, konsekwencją było to skażenie natury ludzkiej, ale my o tym nic nie wiemy. To jest tylko przedstawione z takiej perspektywy właśnie elfów jako element wprowadzony do
opowieści, ale taki, którego oni nie znają. Okej. Okay. A zdaje się, że we Władcy Pierścieni też tak jest, że kiedy tam się pojawiają ludzie, to oni występują jak taka rasa, która ma wspaniałą przyszłość już dawno za sobą, co? Taka trochę podupadła, taka, która jakoś tam nawiązuje do przeszłości, ale widać, że to nie jest jakiś tam punkt kulminacyjny rozwoju cywilizacji ludzi. Można tak przedstawić? To znaczy... Ludzie pojawiający się we Władcy Pierścieni to są ludzie po tym wspaniałym wieku ludzkości na wyspie Numenor, kiedy ludzie w nagrodę za pomoc w zdławieniu Morgota w pierwszej erze zostali nagrodzeni przez bogów, czy też istoty boskie, Valarów, właśnie w takim wspaniałym królestwie, królestwem przypominającym znaną nam skądinąd Atlantydę. I to było, i jeżeli popatrzymy sobie na ludzi z Władcy Pierścieni, nawet Aragorna i na Numenorejczyków, no to oczywiście możemy powiedzieć, że tutaj jest pewna degradacja, bo ludzie są, żyją krócej, są słabsi, nawet niżsi, no pozbawieni tego kontaktu z czystym pięknem, jaki mieli Numenorejczycy poprzez to, że ich kontakty z elfami były dosyć zacieśnione, ale nie sądzę, aby można było uznać to nie sądzę, aby można było postawić tezę, iż wszystko, co najlepsze, ludzkość ma już za sobą. Ponieważ wydaje mi się, że Tolkien pisze o tym wprost, że trzecia era, w której wydarzenia stanowią część Władcy Pierścieni, stanowi niejako są to pewne wieki ciemne, ale stanowi to pewne wyprowadzenie z mitu w historię, czyli przejście po kolei z tych elementów związanych z historią elfów do historii ludzi. I w tej perspektywie patrzyłabym na dzieje ludzkości przedstawione we Władcy Pierścieni, czy nadzieje ludzi przedstawione we Władcy Pierścieni, czy szerzej w wydarzeniach z trzeciej ery. Znaczy, no to... można powiedzieć, że kiedyś byliśmy lepsi, wspanialsi, mądrzejsi. Teraz mamy te pierwiastki wciąż w sobie, ale one jakby nie występują w takim natężeniu jak wcześniej, ale jakby to jest według Tolkiena w ramach przedstawionego przez niego świata jakby integralny element związany z po prostu z historią świata, który przez długi okres był areną zmagań dziejów elfów i to jest opisane w ramach mitologii Silmarillionu, ale oni muszą ustąpić miejsce następcom, czyli ludziom, którzy no, są, można powiedzieć, przedstawiają czy wyrażają inny aspekt człowieczeństwa aniżeli elfowie. To pisze o elfach w taki sposób, że stanowią oni pewien aspekt człowieczeństwa, uosabiają to, co uosabiają nas samych, tylko właśnie z posiadających te moce, umiejętności, zdolności, które chcielibyśmy posiadać, a ich nie mamy albo nie mamy w pełni. Ale jednocześnie, więc to są to tacy, można powiedzieć, bardziej boscy ludzie w tym aspekcie, że ten pierwiastek boskości, doskonałości jest w nich wyraźniejszy.
Natomiast jakby pomiędzy elfami a ludźmi istnieje pokrewieństwo, ponieważ te pierwiastki, które są w elfach, pojawiają się także u Tolkiena w ludziach. Tylko w innym natężeniu, w innym stopniu. No i u ludzi oczywiście mamy ten podstawowy czynnik różnicujący, czyli śmiertelność. I to jest drugi istotny motyw poza upadkiem, który się pojawia u Tolkiena. Ta śmiertelność jest niezwyjaśniona, jest po prostu tajemnicą. Tolkien wskazuje to wprost, że to jest dar czy przeznaczenie, które otrzymaliśmy od Ilúvatara, Boga po prostu. Boga, który zresztą jest poza światem w mitologii Tolkiena. I ta śmiertelność nie jest wyjaśniona, natomiast stanowi istotowy, konstytutywny, powiedziałabym, element człowieczeństwa. Jest to tajemnica, jest to przekleństwo, ale jednocześnie jest to coś, czego ludziom mogą zazdrościć te istoty doskonalsze, czyli elfowie, którzy jako nieśmiertelni doświadczają upływu czasu, w tym sensie, że widzą, jak ziemia się zmienia, jak oni sami się też zmieniają, ponieważ z czasem stają się rozżaleni, smutni. Mówię o elfach, którzy pozostali. Okej. Czyli dobrze. Więc jakby elfowie i ludzie stanowią tak naprawdę dwa aspekty tego samego. Natomiast w przypadku ludzi istotny jest ten element tajemniczy element śmiertelności. Okej. Czyli można powiedzieć, że elfy to jest taka spersonifikowana, lepsza część ludzkiej natury? Taki ekstrakt tego, co dobre, przedstawione właśnie w formie odrębnej rasy? Dobrze rozumiem? Można byłoby tak powiedzieć, przy czym nie oznacza to, że ludzie są tym gorszym aspektem człowieczeństwa, są po prostu innym aspektem człowieczeństwa, co innego wyrażają. Natomiast elfy, powiedzielibyśmy, wyrażają nasze umiłowanie do piękna, do tworzenia, czy wtór stworzenia właściwie, jakby powiedział to o tym, tego powtórnego tworzenia jako naśladownictwa względem doskonałego tworzenia, które charakterystyczne jest tylko i wyłącznie dla Boga. Jako te istoty kierunkowane na to, co wzniosłe, piękne, doskonałe. Okej. Ale jakby nie zaznaczałabym różnicy pomiędzy nimi jako dobry aspekt człowieczeństwa, zły aspekt człowieczeństwa. No, w sensie unikania, żeby uniknąć takiego wartościowania i jakiegoś zero-jedynkowego przedstawiania tego. Okay. Tak. Zauważyłam, że u Tolkiena bardzo łatwo jest właśnie doszukiwać się takich czarno-białych dychotomii i wskazywać, że jakiś element jego świata przedstawionego jest, symbolizuje dobro, jakieś zło i jest to taka czarno-biała wizja świata. Im bardziej zagłębiam się w Tolkiena, tym częściej dochodzę do wniosku, że tak właśnie nie jest, że jest to naprawdę bardzo, bardzo przemyślany sposób skonstruowana mitologia, która odzwierciedla elementy rzeczywistości. Oczywiście w sposób ograniczony, w sposób uproszczony być może, w sposób niedoskonały, bo to tylko przecież naśladownictwo w formie literatury. Natomiast nie ma tutaj, wydaje mi się, jednak czarno-białego przedstawienia. Dobra, ja chciałbym teraz może krótko powiedzieć ci o tych skojarzeniach, które miałem i z konserwatyzmem Tolkiena i z tą jego antropologią, bo o tym też wspomniałaś krótko. Możesz dać znać, czy one są uzasadnione. Przede wszystkim miałem wrażenie, że ta wizja, która dochodzi do głosu u niego, to jest taka wizja dość mocno antypozytywistyczna, że to jest poniekąd krytyka technologii. Mówiłaś o tej władzy i o dominacji. Heidegger w
takim tonie pisał o technologii, to pewnie kojarzysz, że technologia to jest poniekąd przedłużenie metafizyki, czyli ona wiąże się z utratą więzi, z byciem takiego takiej organicznej więzi, że to jest właśnie forma takiego podejścia do rzeczywistości, że się ją sobie stawia do dyspozycji, że się ją traktuje w instrumentalny sposób. I ja miałem wrażenie, że właśnie jest taki motyw z tego, co wiem, że wynalazcami w tym świecie Tolkiena technologii są orki i gobliny, to prawda? A nie ludzie i elfy. Nie, znaczy przede wszystkim głównym wynalazcą technologii, czy maszynerii, czy machiny w ujęciu Tolkiena jest pierwotne zło w postaci Melkora, czy później nazwanego Morgotem. Nie, i oczywiście później jego naśladowców, ale wciąż naśladowców będących na, mających taki silny status ontologiczny w postaci bycia Majarami, mam tu na myśli Saurona. Majarowie to są takie duchy stworzone przez jedynego, będące podobnymi do Valarów, ale jednak niższe pod względem hierarchii. Majarem był także znany na pewno ci Gandalf czy Saruman, wszyscy Istari, czyli czarodzieje. Gandalf, właśnie zastanawiałem się nad tym, Gandalf to jakby można go potraktować jako kogoś w rodzaju anioła? Dokładnie tak w swoich listach pisze o nim Tolkien. Anioł stróż, angelos, wysłannik potęg zachodu, czyli tych niższych bogów, zamieszkujących jednak nasz świat, który ma ogromną moc, ale w momencie, w którym pojawia się w świecie, jego moc jest ograniczona jakby jego funkcją czy zadaniem, do których należy przede wszystkim jakby wzbudzanie tych wewnętrznych doskonałości w ludziach, w elfach, czyli zagrzewanie bardziej do dobrych czynów, aniżeli jakby przesądzanie czy korzystanie ze swojej ogromnej mocy po to, aby coś w tym świecie zmienić. Oczywiście Gandalf korzysta ze swojej ogromnej mocy też, ale jednak nie ujawnia swojej natury. No tak, ale właśnie to jest ciekawe, że on jakby stara się nie zniekształcać tych różnych łańcuchów przyczynowo-skutkowych, prawda? Chociaż wkracza w nie i on jakby z jednej strony widzimy, że on posiada tą ogromną moc, a z drugiej strony on ją wykorzystuje właściwie tylko wtedy, kiedy sytuacja jest już dramatyczna i on może kogoś ochronić, powiedzmy. Nie robi tego jakby jakoś pochopnie. Tak, zazwyczaj w kontekście tego, o czym rozmawiamy, pojawia się słynny problem orłów, czyli dlaczego orły nie mogły zabrać Froda prosto do góry przeznaczenia z Shire'u i uniknęlibyśmy wszystkich tych przygód, przeciwności losu i tak dalej. Jest to tak samo uzasadnione pytanie, jak pytanie, dlaczego po prostu Valarowie nie mogli znowu wziąć udział w wojnie przeciwko Sauronowi, tak jak wzięli udział w wojnie przeciwko Morgothowi pod koniec pierwszej ery. I wtedy oczywiście ani ludzie, ani elfowie, ani hobbici nie musieliby robić nic, bo Valarowie posiadali wystarczającą potęgę, żeby pokonać Saurona. Ale no jakby nie o to w tym wszystkim chodzi. W związku z tym orły pod koniec pojawiają się, ponieważ no w tym punkcie opowieści, w tym punkcie całej historii ich pojawienie się jest uzasadnione, nie jest to takie działanie typu Deus ex machina. Rozumiem. Okej, jeszcze wróćmy do tego Gandalf mógłby ujawnić także pełnię swojej mocy, ale
ale nie po to został posłany przez Valarów, a właściwie przez Eru, przez Boga po jego powrocie jako Gandalfa Białego. Natomiast jeszcze wracając do orłów, to orły to są w świecie Tolkiena ptaki poświęcone Manwenu, czyli temu, który jakby sprawuje rządy wśród samych Valarów i jest jakby co prawda równy im, ale to on jakby zarządza całością świata w imieniu Eru. Wow, skomplikowana jest ta sieć tych zależności różnych. Nie zapamiętam chyba tego wszystkiego w trakcie jednej rozmowy naszej. Wyobrażam sobie, że trzeba dłużej to poczytać. Okej, ale wracając do tego Gandalfa, to jeżeli on jest aniołem, to takim bardzo uczłowieczonym, co z ludzkim obliczem? Nie wiem, czy ty wiesz, czy w teologii chrześcijańskiej to tak wygląda faktycznie? Czy jest tak, że on, nie wiem, czy on nie został jakoś za bardzo uczłowieczony ze względów jakichś fabularnych? Jest uczłowieczony, ponieważ przybrał cielesną postać odpowiednią dla świata, w którym miał się znaleźć i miał funkcjonować, czyli dla Śródziemia. To nie oznacza, że oczywiście, że Gandalf jest człowiekiem, czy posiada jakieś cechy bliskie człowiekowi. Raczej tutaj wydaje mi się, że Tolkien chciał podkreślić w tej perspektywie, w całej konstrukcji Gandalfa jako bohatera, to, że istota niemalże boska, jaką jest Maiar, posłana w określonym celu do świata pod słońcem, czyli świata niedoskonałego, świata zepsutego, no nie może wypełnić swojego zadania jako właśnie istota prawie boska, potężna, tylko współdzieli z tym światem i zamieszkującymi go ludźmi wszystkie trudy związane z egzystencją, dlatego odczuwa zmęczenie, dlatego nie ma wielkich supermocy, które by pozwoliły rozwiązać każdy napotkany problem. Natomiast nie powiedziałabym, że to jest antropomorfizacja na przykład Gandalfa, tylko bardziej jakby podkreślenie właśnie tego elementu, że pomimo tego, iż jest istotą potężną, to nie może swoich mocy ujawnić w tym świecie. Okej. Wróćmy jeszcze do tej filozofii technologii, bo o tym zaczęłaś mówić. To wygląda tak, że Tolkien miał jeszcze bardziej krytyczny stosunek do niej niż ja przypuszczałem, tak? To znaczy on to jakoś utożsamiał technologię z narzędziem zniszczenia. Kiedy się o tym czyta albo słucha, to zwykle się pojawiają te odniesienia do doświadczeń wojennych Tolkiena, że on właśnie kojarzył technologię z jakimiś maszynami wojennymi, właśnie z czymś takim, co jest tworzone po to, żeby niszczyć świat. No ale tutaj też od razu narzuca się kontrargument, że to jest dość zawężona wizja technologii, że przecież to nie jest wszystko technologia militarna i właśnie ukierunkowana na coś takiego. Jeżeli się czyta listę Tolkiena, to poza takimi stricte nieabstrakcyjnymi, co merytorycznymi rozważaniami, można znaleźć także takie elementy, w których narzeka on na przykład na upowszechnienie się radia i wskazuje na to, że przez to, że ludzie słuchają radia, to tak naprawdę przestaliśmy umieć słuchać. Mi to osobiście albo krytykuje jazz i improwizację, wskazując, że fortepian został stworzony do tego, żeby grać na nim muzykę taką, jak na przykład grał Chopin, a nie uderzać bez ładu i składu. Przypomina mi to trochę krytykę kultury popularnej i jazzu, jaką przedstawił Adorno, ale nie wgłębiałabym się w to. Nawiązując do kwestii krytyki technologii i maszyn, to nie przekładałabym
poglądu Tolkiena w tym względzie bezpośrednio z jego doświadczeń na wojnie, na jego świat mitologiczny, z racji tego, że sam Tolkien bardzo nie lubił dokonywania takich przełożeń. Natomiast zapewne indywidualne jego doświadczenie na wojnie mogło na wykształcenie się takich poglądów wpłynąć, ale wydaje mi się, że w tej krytyce technologii i maszyn raczej istotne jest to, jaki aspekt tego zjawiska Tolkien krytykuje. Tolkien wiąże maszyny, urządzenia, technologię bezpośrednio z władzą, z rządem władzy. Z tworzeniem pewnych zewnętrznych narzędzi, za pomocą których my jesteśmy w stanie coś zagarnąć, coś czymś zawładnąć, coś zniszczyć, coś przemienić w sposób, który jest właściwie sprzeczny z takimi naturalnymi sposobami, w jakich my, za pomocą których my możemy oddziaływać na świat, naśladując jego stworzenie przez Ilúvatara. Zgadzam się w pełni z twoim poglądem, iż jest to perspektywa taka trochę ograniczająca z tego względu, że za pomocą technologii przecież człowiek także może wpływać pozytywnie na świat i Tolkien musiał to dostrzegać. Wydaje mi się, że po prostu Tolkien przedstawia rzeczywiście technologię w sposób jednopłaszczyznowy, pomijając ten aspekt pozytywny, właśnie po to, że chciał podkreślić jakby związek technologii, całej tej konstrukcji z władzą i jest taką pierwotną rządzą zawłaszczenia czegoś, opanowania czegoś, co jest poza mną. W tym kontekście rzeczywiście Tolkien bardzo negatywnie się wypowiada o technologii. Natomiast zaczęłam mówić o Melkorze, ponieważ powiedziałeś, że technologia jest wynalazkiem orków czy goblinów. Nie przyznawałabym aż takiej podmiotowości na gruncie uniwersum Tolkiena. Pierwsze maszyny, pierwsze też zniszczenia związane z ich używaniem to było dzieło Melkora, czyli jednego z Ainurów, czyli istoty boskiej, która upadła. I później drugim używającym technologii jest przede wszystkim Sauron, ale nie zapominajmy także o tym, że efektem technologii są także pierścienie władzy, w tym trzy pierścienie, które zostały stworzone przez elfów dzięki namowom Saurona. I także właśnie działalność elfów po pierwszej erze, czyli w momencie, w którym oni zostali w Śródziemiu, czy niektórzy odpłynęli na zachód, bo skorzystali z tej sposobności, ale niektórzy zostali w Śródziemiu i chcieli niejako uczynić to Śródziemie tak pięknym jak Walinor, za którym tęsknili. I ten moment, czy to pożądanie wykorzystał Sauron i nakłonił ich do zastosowania technologii, aby stworzyć coś, co pozwoli zachować albo nawet spotęgować piękno tego świata widzialnego, przemijającego, czyli Śródziemia. I stąd się pojawiły pierścienie. Więc także elfowie stosowali w tym aspekcie technologię i skutki, jakie to przyniosło, to wiemy. Okej. No ta krytyka technologii, o której mówisz w tej chwili, ona jest przekonująca dla mnie. To jest też coś takiego, co pobrzmiewa w ogóle przecież w filozofii dwudziestowiecznej, w tym zwrocie antypozytywistycznym. I no, to jest wiarygodny obraz taki, że właśnie technologia miałaby być takim narzędziem, które zniekształca w ogóle stosunek człowieka do rzeczywistości, też zwrotnie oddziałuje na niego. O tym pisało wielu filozofów przecież, że to powoduje
narodziny takiej mocno instrumentalnej postawy, zawłaszczającej, stawiania wszystkiego do dyspozycji, to prowadzi do czegoś takiego, że nie idziesz po prostu na spacer albo nie przebywasz na łonie przyrody, nie masz z nią jakiejś więzi intymnej, takiej jak, no nie wiem, jakiś czas temu słuchałem czegoś, albo Henryk Elsenberg tak pisał o panu Tadeuszu Mickiewicza, że tam jest coś takiego, właśnie takie doświadczenie przyrody, kontaktu z naturą, z byciem, właśnie może czegoś takiego Heidegger też by oczekiwał, pisząc o krytyce technologii. Więc to jest przekonujące, ale to ciekawe, że powiedziałaś o tym, że ludzie, którzy się stykają z tym światem Tolkiena, mają takie wrażenie, że to są takie uproszczone, zero-jedynkowe obrazy, bo ja znam go tak pobieżnie. Ja ostatnio, jak się przygotowywałem do tej naszej rozmowy, to przeczytałem Hobbita, a potem obejrzałem trzy filmy Władcy Pierścieni w wersji reżyserskiej. W ogóle też mam o tym, może będzie okazja, żeby pogadać przez chwilę na koniec, że ta wersja reżyserska zdecydowanie bardziej mi się podobała niż te wersje, które znałem z telewizji wcześniej. Miałem wrażenie, że to uzupełnia jakieś istotne luki. No ale przechodząc do rzeczy, mam na myśli, że kiedy ja oglądałem te filmy, to miałem wrażenie, że to jest właśnie taki dychotomiczny mocno obraz, że z jednej strony krytyka tej technologii, z drugiej strony taka idealizacja natury, że jest tam to Shire, Enty, które istotną rolę odgrywają w tym wszystkim, taka symboliczna scena, kiedy wody zalewają Isengard, i to jakby odbierałem w takich kategoriach właśnie, jakby to było takie wyraźne przeciwstawienie sobie technologii i natury, i ta jakby ta to taka nieco idealistyczna wizja natury, to byłby drugi element tego, o czym mowa. Nie zgodzę się z tego względu, iż wcale nie jest tak, że natura u Tolkiena jest zawsze taka wspaniała, dobra, piękna, ponieważ zapominamy także o wydarzeniach czy zjawiskach, które z perspektywy uczestników czy aktorów historii są czy były niebezpieczne, i mam tu na myśli chociażby przygodę opisaną w Drużynie Pierścienia, historię, mam na myśli książkę, historię Hobbitów w Starym Lesie, kiedy gdyby nie Tom Bombadil, który też uosabia takie pewne tajemnicze, pierwotne siły ziemi. Gdyby nie on, to życie Hobbitów było w tym momencie zagrożone właśnie przez nic innego aniżeli drzewa. Ta natura potrafi być także elementem chaosu, niszczenia. I to nie jest tak, że ona właśnie zawsze jest czymś, co nam nie zagraża. Jest także, tak jak czynnik ludzki, przedstawiony przez perspektywie historii elfów i ludzi. Tak samo ten czynnik przyrody, tutaj zawężam słowo natura do przyrody, jako, czyli tego materialnego aspektu natury, że ten element jakby współistnieje razem z elementem ludzkim w świecie, tak samo do niego należy i tak samo w jakimś sensie jest tajemniczy. Więc ja jakby nie mam, czy zgadzam się, że takie można spojrzeć na Tolkiena przez pryzmat pewnej idealizacji natury. I rzeczywiście on też pisze często, że, no, o drzewach i o pięknym krajobrazie, który znika powoli ze względu na silną industrializację Wielkiej Brytanii. Ale bardziej niż taki element idealistyczny, to ja dostrzegam w naturze, czy też zawężając to w przyrodzie, w świecie Tolkiena, raczej taki element pierwotny, który współistnieje razem z elementem ludzkim. Nie rozumiem. I może być tak samo piękny, jak i przerażający. Okej. Okay. Tak, to brzmi przekonująco. Dzięki za wyjaśnienie. Chciałbym wrócić do tej antropologii jeszcze na chwilę. Wspomniałaś o tym, jaki masz do tego stosunek i ja przyznam szczerze, że właśnie coś takiego też będę robić w trakcie tej naszej dzisiejszej rozmowy. Już to robię od jakiegoś czasu. Jak mi się nasuwają jakieś skojarzenia do historii filozofii, to je próbuję wypowiadać. I kiedy myślałem właśnie o tej antropologii u Tolkiena,
to skojarzenie narzuciło mi się prawie od razu i to był Blaise Pascal. I jeszcze to sformułowanie o tym, że człowiek to jest trzcina, ale trzcina myśląca. I miałem wrażenie, że Tolkien właśnie taki obraz człowieka kreuje, że to jest istota wielowymiarowa i że właśnie niebezpieczeństwem byłoby zawężanie tej ludzkiej natury do jakiegoś jednego wymiaru, wymiaru materialnego, materialistycznego. W tym też miałaby się wyrażać jakaś jego krytyka pozytywizmu, właśnie tego, co jest też splecione z technologią. Tą wielowymiarowość moim zdaniem na przykład postać Aragorna dość dobrze ilustruje, bo z jednej strony jest tak, że to jest silny mężczyzna, który walczy mieczem, zabija orki i tak dalej, a z drugiej strony widać, że on jest, że on nie tylko ma bogate życie duchowe, ale jest wrażliwy, rozważny i tak dalej. Cały ten zestaw różnych cnót jest istotny. I to też nie jest tak, że on jest robotem. To się rodzi po prostu z wewnętrznej siły jakiegoś opanowania. Więc tak to właśnie odbierałem, że człowiek to jest istota, która jest słaba, jest jakby przez swoją cielesność też narażona na jakieś zagrożenia, ale jej siła tkwi i w godności osobistej przede wszystkim i w tej sile duchowej, która pozwala człowiekowi przezwyciężać jakieś tam bariery i w jakimś zestawie wartości, powiedzmy, w moralności. Czy to jest coś takiego, z czym się zgadzasz? I jeszcze chciałem zapytać, czy można powiedzieć, że jeżeli jest tak, że te elfy to jest coś w rodzaju personifikacji tej lepszej strony ludzkiej natury, to czy orki... Słucham? Innej strony ludzkiej natury. Innej. Tak. No pamiętam o tym, o czym wspominałaś, ale tak nie wiedziałem, jak to teraz określić, żeby nawiązać do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Czy można w podobny sposób przedstawić orki? Że właśnie jak myślimy o tej technologii w takim pejoratywnym sensie, to czy jest tak, że te orki, które tworzą i obsługują te maszyny wojenne, które sieją zniszczenie, to jest też obraz jakiejś gorszej strony ludzkiej natury. To jest taki człowiek, który się poddał tym instynktom takiego instrumentalnego podejścia do świata, dysponowania światem bez skrupułów, bez zahamowań moralnych. Wydaje mi się, że kierunek interpretacji jest słuszny. No skąd się wzięli orkowie? Oni nie zostali stworzeni, oni powstali wskutek przekształcenia, skorumpowania natury elfów przez Melkora. I stali się przede wszystkim niewolnikami swojego władcy, więc wydaje mi się, że chyba właśnie najbardziej ich naturę odzwierciedla to, że są zepsuci i są ograniczeni w tym sensie, że zniewoleni. I całe swoje życie podporządkowują władzy, która ich zniewoliła. Możemy to interpretować jako władzę polityczną, która niewątpliwie występowała w stosunku do orków w relacji nieprzyjaciel orkowie, czy też Melkor orkowie. Można to także interpretować jako takie podporządkowanie istocie, która jest zepsuta, ale jest jednocześnie boska. I stąd Tolkien też pisze o teokracji zła, jaka miała miejsce w III Erze, w takim aspekcie, że orkowie traktowali Saurona w tym przypadku jako boga. Więc jest to też także takie podporządkowanie, całkowicie zniewolenie na płaszczyźnie teokratycznej. Ale można to też interpretować jako takie zniewolenie czymś właśnie zewnętrznym względem nas. Czyli właśnie technologią, dążeniem do realizacji jakiegoś mocno abstrakcyjnego planu, który został skonstruowany i wymyślony przez kogoś innego, aniżeli my sami. Jest to niewątpliwie u Tolkiena, wydaje mi się, wyrażenie takiej drogi życia i funkcjonowania na Ziemi, która cechuje się zanikiem własnej woli, podporządkowaniem obcej sile, oraz takiej kompletnej moralnej korupcji w znaczeniu koruptio zepsucie.
Czy można powiedzieć, że to są. Interpretuję. Można powiedzieć, że to są istoty racjonalne, takie w sensie właśnie jednowymiarowe, racjonalne, zaprogramowane na cel i jakby pozbawione jakichś tam rozterek wewnętrznych wymiaru intuicyjnego, duchowego, emocjonalnego. No niewątpliwie tego, trudno się takiego wymiaru doszukiwać w tych orkach, które zostały przedstawione w dziełach Tolkiena. Wydaje mi się, że występuje u nich taki wymiar czysto emocjonalny, czyli czy też instynktowny. Orki posiadają instynkty, wyrażają emocje, na przykład złość, gniew, widać to w książkach zwłaszcza. Pytanie o rozumność jest dosyć ciekawe ze względu na to, że w takim tradycyjnym, nawet racjonalistycznym rozumieniu trudno mówić o tym, żeby oni posiadali rozum albo żeby go wykorzystywali. Żeby go wykorzystywali, to na pewno trudno o tym mówić. Skoro byli elfami, powinni posiadać rozum, chyba że w wyniku tego zepsucia w jakiś sposób ową władzę poznawczą utracili, o ile jest to w ogóle możliwe. Tutaj nie jestem pewna, jest to całkiem ciekawy wątek. Natomiast no, niewątpliwie są one w stanie realizować zadania, które otrzymują, więc z pewnością jakiś element racjonalności u nich występuje. Jest parę tematów, które sobie wypisałem. Chciałem jeszcze domknąć tylko ten temat konserwatyzmu Tolkiena, wspomnieć o czymś takim, o czym myślałem i słuchałem. Słuchałem, bo na przykład natknąłem się na YouTubie na taki film, który chyba nosił nazwę Mitologia Nadziei, czy coś w tym stylu. I tam się wyłaniał, tam została przedstawiona taka interpretacja tej filozofii Tolkiena, która sprowadzała się do tego, że on jest konserwatystą, że jego obraz współczesnego mu świata był pesymistyczny, ale że właśnie w świecie Tolkiena jest obecna taka mitologia nadziei, tego, że w związku z tym, że istnieje godność człowieka, że istnieją wartości i tylko od nas zależy, czy je podtrzymujemy, czy nie, to właśnie nadzieja pozostaje zawsze i zawsze, ty o tym częściowo wspominałaś, to możemy też domknąć to, o czym była mowa wcześniej, że jakby niezależnie od tego, jak jest źle, wszystko może na jakieś dobre tory wstąpić, nieoczekiwanie. I w tym kontekście na przykład przywołuje się taką scenę z filmów, jak Frodo i Sam są w Mordorze i Sam wskazuje na gwiazdę, którą gdzieś tam widać między chmurami i jakby z tego czerpie satysfakcję, jakąś motywację do dalszej podróży, do tego, żeby kontynuować tą ich misję. A drugi obraz to jest obraz, o tym czytałem też przygotowując się do tej rozmowy, że jest coś takiego jak białe drzewo w Gondorze, i które na etapie tych wydarzeń ukazanych we Władcy Pierścieni jest uschnięte, ale są tam strażnicy, którzy przez cały czas go pilnują, jakby w związku z tym, że ono może zakwitnąć. Czy tak jest rzeczywiście i czy to można potraktować jako taki symbol tego, że ta nadzieja pozostaje zawsze, bo to nie od nas zależy, czy wydarzy się coś dobrego, czy fortuna się odwróci? Od nas zależy tylko i wyłącznie to, co według Tolkiena, co zrobimy rzeczywiście w ramach swoich własnych możliwości. Czyli od nas zależy to, w jaki sposób będziemy działać, przy czym działanie to jest ograniczone czynnikami zewnętrznymi oraz naszymi własnymi ograniczeniami. I widać to doskonale na przypadku Froda, który przecież ostatecznie ponosi klęskę w tym aspekcie, że ulega władzy pierścienia, ale wskutek konsekwencji innego jego wyboru, czyli ocalenia Smigola, jego czyn nie przynosi klęski w wymiarze globalnym, ponieważ pierścień ostatecznie zostaje zniszczony. Ta nadzieja u Tolkiena, o której mówisz, rzeczywiście jest. I tutaj białe drzewo, czy scena z filmu, w którym akurat w wersji rozszerzonej, gdzie Sam i Frodo zmierzają do Mordoru i na jednym z posągów
właściwie głowie posągu, który został zniszczony. Na tej głowie na chwilę zakwitają kwiaty. To jest, wydaje mi się, z jednej strony nadzieja, a z drugiej strony swoista epifania, ponieważ jest to jakby znak obecności tego, który czuwa nad całym światem, mimo że nie jest elementem tego świata, czyli Boga, czy też jego pełnomocników w tym świecie, czyli Valarów. I ta nadzieja zawsze jakby jest powiązana z tym czynnikiem, boskiej, boskości, która jednak, mimo że wydaje się nieobecna, to w najważniejszych momentach, czyli w momentach na przykład, kiedy już trudno nie ulec pierścieniowi, pojawia się. Albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem jakiejś pomocy ze strony elfów, czy choćby takich symbolicznie zjawisk, o których mówimy. I w tym upatrywałabym nadziei, a także w tym, że rzeczywiście jest tak, że nie wszystko od nas zależy, że świat stanowi pewien skomplikowany układ, w którym, i Tolkien bardzo mocno to podkreśla, wydaje mi się, w swoich dziełach, istotnym czynnikiem może się okazać coś, co w ogóle nie braliśmy pod uwagę, czyli istota słaba. Słaba pod względem fizycznym, może także słaba pod względem, nie wiem, duchowym, ale jednak jej udział w biegu dziejów wystarczy, aby coś, do czego dążyli wielcy, mądrzy, wspaniali, a co się im nie udało, ostatecznie się udało. I tutaj mamy prostą historię Froda, czy w ogóle Hobbitów i Smigola. Tak, no, Hobbici, istoty słabe fizycznie, pozbawione jakichś tam większych ambicji i nie wiadomo jakich talentów czy umiejętności, skoncentrowani głównie na życiu, w swoich posiadłościach, czyli na takim prostym, spokojnym życiu, dalece od wielkich spraw, stają się bohaterami historii, od których w pewnym momencie zależy wszystko i którzy wypełniają to zadanie, tak jak Frodo, w ramach swoich możliwości. Poniósł ten pierścień do Mordoru, nie był w stanie go ostatecznie zniszczyć, ale w konsekwencji tego, że kiedyś postanowił uratować życie Smigolowi i w jakimś sensie mu zaufać, to w tym momencie, kiedy on zawiódł, pojawił się ten czynnik zewnętrzny i naprawił jego błąd. Więc to jest też pocieszające w jakimś sensie, że oczywiście dużo w świecie zależy od tym, jak zachowają się ci, na których barkach spoczywa odpowiedzialność, ale dużo jest też tych czynników niewiadomych. Takich też się pojawiają znikąd. Teraz do tego może wrócimy jeszcze za chwilę, właśnie do tej moralności, wizji rzeczywistości, bo tutaj też częściowo odpowiedziałaś na pytanie, które chciałem ci zadać, ale może zatrzymajmy się przy tych hobbitach, bo trochę tak to przedstawiłaś, jakbyś trochę ich zdeprecjonowała. Ja właśnie sobie pomyślałem o tym, że łatwo jest nie doceniać hobbitów, a jak się pamięta o tych innych założeniach Tolkiena, właśnie o tym, że Władca Pierścieni to jest taka opowieść, która dotyczy wymiaru duchowego, w wymiarze duchowym się dokonuje to, co najważniejsze, to ich rola jest, to pewnie jakby nie ulega wątpliwości, że ich rola jest doniosła, ale że to też nie jest tak, że to przypadek decyduje o tym, że hobbitom zostaje powierzona ta misja, tak ważne zadanie. I ja, kiedy nad tym się zastanawiałem się właśnie, z czego to wynika, z czego wynika ich kluczowe znaczenie. I miałem takie skojarzenia, że przede wszystkim to są takie istoty, które mają czyste serca, które wiedzą, co jest dobre, a co jest złe, i reprezentują jakiś ład aksjologiczny, taki ład aksjologiczny, który jest naturalny, taki zdroworozsądkowy. Ta ich prostota tutaj dochodzi do głosu. Nie są to intelektualiści, nie są to cynicy, to istoty prostolinijne, takie naiwne też w swoich reakcjach. Ciekawe było dla mnie to, że relacja Bilbo i Frodo z Gandalfem, najpierw Bilbo, a potem Frodo,
jest taka prawie rodzicielska, to znaczy oni się odnoszą do tego Gandalfa jak do ojca w pewnym sensie, a hobbici z kolei, nie wiem czy z tym się zgadzasz, oni są trochę jak dzieci, też w takim sensie, że nie ma w nich resentymentu, że wydaje się, że są gdzieś z dala od nihilizmu, od zwątpienia, od relatywizmu, że to są też takie istoty, które są mocno wczepione w szczęście, w dobro, w sens życia i że właśnie to jest cały taki zestaw różnych właściwości, który nie jest przypadkowy i który decyduje o tym, że ta ich rola właśnie we Władcy Pierścieni jest tak wyeksponowana. Co o tym myślisz? Bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś. Nie chciałam, żeby moja wypowiedź była odebrana w taki sposób, że jest jakaś, forma deprecjonowania hobbitów, bo rzeczywiście posiadają oni te cechy, o których wspomniałeś. Jest to jakby podstawa tego, że zadania, które wzięli na swoje barki, no, wykonali. I w jakiś sposób też sami się zmienili, bo żaden z hobbitów nie jest tym samym, kim był na początku opowieści. To widać zarówno u Bilba, jak i u pozostałych, u Froda w szczególności. Powiedziałabym, że... Więc jakby natura hobbitów jest rzeczywiście istotna dla całej opowieści i w jakimś sensie różnią się oni od innych ludzi, czy od elfów. Ale z drugiej strony zauważmy, że i Bilbo, i Frodo są elfofilami. Tak samo Sam. Mimo, że są bardzo przyziemni, to jest w nich ten pierwiastek dążenia do tego, co wzniosłe, piękne, dobre, wspaniałe. Jednocześnie tak bardzo inne od nich. Więc jest tutaj ta pierwotna, powiedziałabym, inklinacja, dzięki której no, wkraczają oni w historię we Władcy Pierścieni czy w Hobbicie. W jakimś sensie natomiast powiedziałabym tylko, że ich rola w tym wszystkim jest przypadkowa, w tym sensie, że no, Bilbo przypadkiem znalazł pierścień. Tak? Gdyby nie znalazł się w tym miejscu, w tym czasie, to nie byłoby tego spoiwa, tak, historii. Ale z drugiej strony mamy postać Gandalfa, który nie przypadkiem wybiera hobbitów, czyli ów wysłannik Valarów jakby dostrzega to, co ukryte w hobbitach i dostrzega być może, że pod tą potocznością, przyziemnością kryją się cechy, których nie ma innych bohaterów historii, a które pozwolą im zmierzyć się z zadaniami, które przerastają wielkich ludzi, wielkich i mądrych. To ciekawe, co powiedziałaś o tej elfofilii, bo to też jest coś takiego, co chciałem poruszyć osobno, ten hedonizm hobbitów, że jakby przedstawianie ich w taki sposób to jest trochę apologia hedonizmu, ja takie miałem wrażenie, co wydawało mi się zagadkowe, w związku z tym, nie wiem, czy się zgodzisz, ale ja tego nie widziałem jakby u źródła, ale w jakimś tam materiale filmowym, który widziałem, pojawiało się odniesienie do tego, że Tolkien gdzieś tam napisał, że Władca Pierścieni to jest cykl głęboko chrześcijański i on jakby wprost mówił o tym, to prawda? Tak, pisze o tym wprost wielokrotnie. Na przykład w odniesieniu do Władcy Pierścieni twierdzi, że jest to dzieło, nie pamiętam, czy użył przymiotnika teologiczny, ale na pewno wskazał, że jest bardzo silnie zakorzenione w takim światopoglądzie chrześcijańskim, a nawet katolickim, tak to doprecyzował. Wskazał, że początkowo to było całkowicie niezamierzone, ale później na etapie poprawek świadomie już już w taki sposób konstruował historię. Tak, niewątpliwie jakby elementy chrześcijańskie u Tolkiena to wydaje mi się temat na zupełnie odrębną rozmowę. One, no myślę, że nikt nie zaprzeczy, iż są. Natomiast jest to
Też unikałabym takich bardzo prostych porównań, czy przełożeń, czy analogii pomiędzy elementem narracji chrześcijańskiej, a elementem narracji mitologicznej u Tolkiena. Chociaż to jest istotny wątek, tak? To jest też jeden z powodów, dla którego u Tolkiena nie ma we Władcy Pierścieni, jak czytamy czy oglądamy film, to nie widzimy za bardzo tego elementu religijnego, ponieważ Tolkien sam pisał, że chciał, aby ta jego mitologia była czymś do zaakceptowania także przez człowieka wierzącego w Trójcę. I dlatego oczywiście jest boskość, oczywiście jest Bóg, oczywiście są niżsi bogowie, czy też aniołowie, czy też istoty anielskie, jakkolwiek ich nazwiemy, ale jest to na wyrażenie na poziomie odrębnej mitologii, odrębnej narracji pewnych aspektów rzeczywistości, do których odnosi się także narracja chrześcijańska, jeżeli mogę użyć takiego terminu. Jest to w jakimś sensie upraszczające, ale chodzi mi o to, że u Tolkiena ten element chrześcijański jest, ale jest głęboko zakorzeniony i nie ma takich prostych i oczywistych przełożeń w stylu, nie wiem, Arendil, Chrystus, Gandalf, Chrystus. Chociaż jak patrzymy na scenę z filmu czy z książki, w którym Gandalf pojawia się w Fangornie przed Gimlim, Aragornem oraz Legolasem, to mi od razu nasuwa się skojarzenie z przemienieniem na górze Tabor. Ale może to po prostu świadczy o tym równie dobrze, że chrześcijaństwo, podobnie jak inne religie czy też mitologie, bazują na pewnym wspólnym oglądzie rzeczywistości, czy przynajmniej takim oglądzie, który zawiera pewne wspólne elementy i można to po prostu znaleźć w chrześcijaństwie i w Tolkienie. Powiedziałaś, że to jest coś na osobną dyskusję, właśnie te elementy chrześcijańskie u Tolkiena, i pewnie tak, ale ja też miałem wrażenie, że już o tym rozmawiamy. Jakby to wszystko, o czym rozmawialiśmy do tej pory, w tym pobrzmiewa przecież chrześcijaństwo, takie podejście. Więc ja nie wiem, może to już jest częściowo wynik tego, że ja pamiętałem o tym od początku, że Tolkien tak pisał o Władcy Pierścieni, ale tak odbieram te różne jego uwagi. Okej, ale jeszcze wracając do tych hobbitów, to ja znowu miałem takie skojarzenia, które pewnie upraszczają rzeczywistość mocno i one się odnoszą nawet do jakichś stereotypów bardziej niż do rzeczywistości. Rzecz w tym, że się zastanawiałem, z czego to wynika, że mamy tam do czynienia właśnie z czymś w rodzaju takiej apologii hedonizmu, chociaż też jest ciekawe, że hobbici tak funkcjonują, że te jedzenie, picie, fajerwerki i tak dalej, taki hedonistyczny sposób funkcjonowania, można byłoby nawet powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj gnuśności, a jednocześnie widać, że Tolkien to docenia, że to jest jakby przedstawiane z jakąś aprobatą, jako taka umiejętność cieszenia się życiem. I to wydawało mi się ciekawe właśnie w odniesieniu do tych uwag o chrześcijańskim charakterze Władcy Pierścieni, bo wydawałoby się, że chrześcijanie to powinni być tacy pokutnicy ascetyczni. Właśnie często się kreuje obraz osoby religijnej jako kogoś, kto jest przeciwieństwem hedonizmu tak naprawdę. No i jakby po pierwsze chciałem zapytać, co ty o tym myślisz, a po drugie dodać właśnie a propos tej elfofilii, że jest tak, że z jednej strony Tolkien jakby przychylnie przedstawiał tą naturę hobbitów, to ich umiłowanie życia, ale z drugiej strony jest tak, że i Bilbo, i Frodo, oni są nietypowi jak na hobbitów, prawda? Że oni są jacyś, nie wiem, wyrastają ponad tą wspólnotę i zachowują się trochę inaczej niż pozostali. I dopiero takie pragnienie, nie wiem, wyruszenia na te wyprawy duchowe, które podejmują najpierw Bilbo, a potem Frodo,
takie pragnienie przyrody, jakieś przekraczania samego siebie, odwaga, to wszystko, co stanowi też pretekst do rozwoju charakteru i wykształcania jakichś cnót, to dopiero w parze z taką jakąś pierwotną dobrotliwością hobbitów tworzy taki, nie wiem, jednoznacznie pozytywny obraz. Nie wiem, czy nazwałabym hobbitów i ich ukazanie przez Tolkiena czy apologią hedonizmu. Zawsze jakby wydawało mi się, że to jest po prostu przedstawienie istot, które czerpią ogromną radość z życia. Z życia we swojej wspólnocie, w swoim domu. I jakby nie musi być to związane z jakimś takim silnym ukierunkowaniem na realizację pragnień, przyjemności, na uznawanie, że przyjemność, zaspokojenie swojego pragnienia i zaspokojenie swojej potrzeby zapalenia fajki jest czymś najważniejszym w życiu. Ale rzeczywiście ten element takiej, no, chyba wydaje mi się właśnie zwyczajnej radości z życia, z tego, co się ma i z tego, co można mieć, jest no, istotową cechą hobbitów. W pełni zgadzam się z twoją tezą, że Sam i Bilbo i Frodo są nietypowymi hobbitami. Rzeczywiście oni są jakby... Bo... Kim są właściwie hobbici? No hobbici to jest rasa bliżej chyba nieznana, na pewno odłam czy jakieś odgałęzienie rasy ludzkiej, więc teoretycznie nie mają nic wspólnego z elfami i krasnoludami. Pojawiają się też w przedstawionej przez Tolkiena osi czasu, na przedstawionej przez Tolkiena osi czasu dosyć późno, ale jednocześnie, więc teoretycznie nie mają jakby nic wspólnego z tą wzniosłością elfów, która stanowi coś bardzo mocno podkreślanego w Silmarillionie. Ale jednocześnie Frodo i Bilbo i Sam ostatecznie mają w sobie ten pierwiastek dążenia do tego, co piękne, wzniosłe, doskonałe, wielkie. I właśnie przekraczania tej swojej ograniczonej do najbliższego miejsca, czasu, tej perspektywy. Można by to przełożyć w taki sposób, wydaje mi się, że jest to jednocześnie pewien pierwiastek boski, który gdzieś nas skłania ku temu, aby podejmować wielkie wyzwania i aby dążyć do tego, co piękne. I w ten sposób jakby transcendować swoje dotychczasowe życie, które wydawałoby się czymś prozaicznym, spokojnym, właśnie przyziemnym. Okej. A to jest jeszcze o ile u Froda i Bilba to nie jest takie wewnętrznie dychotomiczne, to u Sama widać to, to znaczy, bo Sam z jednej strony jest przedstawiony jako taki naprawdę typowy hobbit, lubiący jedzenie, martwiący się o ogródek, a z drugiej strony właśnie cały czas myśli on o elfach, słucha Bilba, jakby percypuje te elementy kultury, które powinny być mu zupełnie obce. I z pierwszej części trylogii nie było tego, a może nie, było to opisane w filmie także, ale w wersji rozszerzonej. Sam wskazuje na to, że jakby odczuwa smutek, widząc odejście elfów. Czyli nie tylko na takim poziomie intelektualnym, ale właśnie na poziomie uczuciowym potrafi on jakby no, współodczuwać to, co odczuwają istoty wyższe, ponieważ właśnie smutek jest najczęściej emocją towarzyszącą elfom i ludziom, którzy mają z nimi kontakt. Ze względu na to, że u Tolkiena jakby smutek jest integralnie powiązany z takim dążeniem do doskonałości, do piękna, przy jednoczesnym byciu pogrążonym w świecie
który nie jest tym światem doskonałym, tylko jest ardą, jest światem zmiennym. Taki, który może być tworzony jako, który może być wtór tworzony według jakichś pięknych wzorców i tak robili elfowie, ale nigdy nie będzie Walinorem, a już tym bardziej nie będzie czymś poza. Ciekawe też jest to, że Bilbo podejmuje na starość taką decyzję, żeby zamieszkać z elfami, prawda? Wycofuje się, najpierw trafia do Shire, a potem odpływa i decyduje, że będzie przebywać z elfami. Czy to można postrzegać jako taką wizję, że to jest jakiś zwrot duchowy i że on się jakby, przenosząc się z Shire do tego miasta elfów, on skupia się bardziej na jakichś wartościach duchowych i już jakby to jest takie preludium do umierania, taka przeprowadzka do świata duchowego, jakiegoś wyższego, tego platońskiego świata prawdy, dobra i piękna? Jakoś tak to rozumiesz? Bilbo decyduje się na przeniesienie do Rivendell po tym, jak podjął najtrudniejszą w swoim życiu decyzję o rozstaniu z pierścieniem. Dla mnie ta decyzja o przybyciu do Rivendell jest taką decyzją, w której Bilbo postanowił z jednej strony oczywiście wieść już taki żywot bardziej, nazwijmy to, kontemplacyjny czy duchowy, ale z drugiej strony to jest trochę takie właśnie jak czekanie na śmierć, ale jednocześnie jakby reflektowanie swojego życia, a jednocześnie wszystkich pięknych i mądrych rzeczy, z którymi się w tym życiu zetknęliśmy. Bo dla Tolkiena Rivendell to jest takie miejsce refleksji, miejsce, w którym możemy zaczerpnąć, możemy z jednej strony odpocząć, a z drugiej strony także poszukać dobrej rady, znaleźć jakieś rozwiązanie. Jest to raczej miejsce nie działania, tylko takiej refleksji przed działaniem. I widać to doskonale w strukturze fabularnej obu mam na myśli Hobbita i Władcy Pierścieni, książek, ze względu na to, że główni bohaterowie gdzieś na początku swojej podróży przechodzą przez Rivendell, i w tymże Rivendell podejmują decyzję, czy osiągają wiedzę, która jest im niezbędna do tego, żeby iść dalej. Ale w samym Rivendell, samo Rivendell nie jest miejscem działania. Rozumiem. Dobrze, chciałem cię jeszcze zapytać o tą postać Sama, o której wspomniałaś, bo ona mnie zaintrygowała. Napisałem nawet jeden tekst na bloga właśnie a propos Sama, ale tam się koncentruję na jednej rzeczy, przede wszystkim na przyjaźni, na Samie jako przyjacielu i na tym, że ja miałem wrażenie, że to jest doskonała ilustracja takiej arystotelesowskiej koncepcji przyjaźni, tego, że przyjaźń jest czymś wymagającym, że się rodzi tylko pomiędzy moralnymi osobami, takimi, które się doskonalą, jakby też wiedzą, że to jest coś wymagającego niezwykle, bycie przyjacielem. I miałem wrażenie, że tak jest z Samem i że on, jakby w nim widać heroizm na pierwszy rzut oka, ale taki heroizm dużo bardziej dyskretny niż heroizm pozostałych bohaterów i który też się wyraża w trochę bardziej duchowy sposób, bo on się wiąże jakby z takim okiełznaniem własnego egoizmu, z tym, że Sam cały czas jest gdzieś na drugim planie, ale jest kluczową postacią. Gdyby nie on, to Frodo w ogóle nie zaszedłby tak daleko i on jakby nie uczestniczy w chwale tego wszystkiego, a jakby na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za realizację tej misji. Więc ja myślałem przede wszystkim o przyjaźni, ale zetknąłem się z takim sformułowaniem, że Sam to jest w ogóle kluczowa postać we Władcy Pierścieni. Jest coś takiego? Czy to polega na czymś więcej? Trudno wskazać jedną kluczową postać we Władcy Pierścieni. Ja bym, już tym bardziej w Silmarillionie też w ogóle, to jest tak jakby powiedzieć, żeby w jakiejś mitologii wskazać kluczowego bohatera. Nie da się.
W samym Władcy Pierścieni, no sam niewątpliwie tutaj się w pełni z tobą zgodzę, odgrywa ogromną rolę. Bez niego rzeczywiście ta misja by się nie udała. Jest gdzieś cały czas na drugim planie, ale no jest tą osobą, która nie cierpi tak jak Frodo i nie rozumie tego cierpienia. Nie rozumie rozterek Frodo, nie rozumie tego, co on przeżywa, ponieważ nie doświadcza bezpośrednio działania pierścienia. Znaczy przez pewien krótki czas doświadcza, ale nie jest to doświadczenie porównywalne do tego, które stało się udziałem Froda. Więc w jakimś sensie nie rozumie tej sytuacji, w której się Frodo znalazł. Przeczuwa być może to, z czym Frodo musi się mierzyć i stara się no, zrobić wszystko to, co może zrobić jako jego towarzysz podróży i zapewnić wszystkie warunki, które umożliwią realizację misji. Ale nazwijmy to pozycja świadomościowa sama jest trochę inna niż Froda, co nie znaczy, że sam nie jest integralnym elementem tej misji, tylko jakby jego rola jest trochę inna. To jest właśnie rola przede wszystkim przyjaciela, niezwykle lojalnego towarzysza i tego, który jest w stanie, no... Nie chcę użyć odniesienia, które się samo nasuwa, a mianowicie pomóc nieść krzyż Frodowi, ale pomóc mu nieść to brzemię, którego doświadczenie wiąże się z ogromnym cierpieniem. Mhm. I rzeczywiście postrzegam relację pomiędzy samym a Frodem jako czystą przyjaźń, znaczy taką przyjaźń, która jest już na najwyższym chyba możliwym poziomie. W związku z tym jakby wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj ta arystotelesowska koncepcja przyjaźni byłaby dobrym, jakąś taką dobrą matrycą interpretacyjną, ponieważ z pewnością i Frodo i Sam są hobbitami posiadającymi dzielność etyczną, czy też po prostu dzielnie etycznie, cnotliwymi, działającymi cnotliwie. I ta cnota jest czymś, co staje się ich jakby współudziałem, co ich łączy. Jednocześnie też, bo podkreślałam wcześniej tę różnicę, jeśli chodzi o rozumienie sytuacji Froda pomiędzy Frodem a Samem, wydaje mi się, że pod koniec już, znaczy po tym wszystkim, po zniszczeniu pierścienia jakby Sam jakby zrozumiał Froda i to czego on doświadczył w trakcie tej misji. Więc też sam, podobnie jak Frodo, jest kimś innym po wypełnieniu misji. Przy czym wciąż pozostaje hobbitem, tak? I o tym też świadczy jego kariera po odpłynięciu Froda do Walinoru. Dobrze, skoro już wspomniałaś o tych cnotach, to jeszcze chciałbym na chwilę wrócić właśnie do kwestii moralności i etyki. I chciałem cię zapytać o to, bo ja też miałem takie wrażenie, czy można powiedzieć, że Tolkien się dość wyraźnie opowiada po stronie takiej deontologicznej wizji moralności w przeciwieństwie do wizji teleologicznej i czy można powiedzieć, że my mamy w jego twórczości do czynienia w ogóle z krytyką właśnie takiego podejścia teleologicznego, utylitarnego, bo ja miałem wrażenie, że tak, że właśnie to wygląda tak, jak już też zaczęłaś opowiadać, że ten świat tolkienowski jest taki, że to jest bardzo złożona sieć różnych zależności przyczynowo-skutkowych i my jakby wbrew temu, co twierdzili na przykład utylitaryści, nie jesteśmy w stanie w ogóle mierzyć konsekwencji różnych działań. I w związku z tym moralność polega na tym, żeby się koncentrować na własnych obowiązkach i robić to, co do nas należy. Jest tak, że jakby ta granica między dobrem a złem
gdzieś tam w ludzkim sercu przebiega i ludzie po prostu mają wybierać to, co dobre i nie kalkulować tych konsekwencji. I to na przykład moim zdaniem wybrzmiewa dość mocno w tym motywie z Boromirem, z tym, że on chce wykorzystać pierścień do zrobienia czegoś dobrego teoretycznie, więc on nie ma złych intencji, ale pozostali członkowie drużyny pierścienia z Aragornem na czele go odwodzą od tego pomysłu. No i właśnie, a jeśli chodzi o ten motyw tych złożonych zależności przyczynowo-skutkowych, to o tym już też wspomniałaś. Ja tutaj zwróciłem uwagę na te sceny w filmie, kiedy Merry i Pippin namawiają Enty do udziału w bitwie. To też mi się wydaje znamienne, że oni są tacy zupełnie niepozorni, a znowu okazuje się, że to, że oni trafili gdzieś przypadkiem i po prostu rozmawiają z tymi Entami, okazuje się mieć ogromne znaczenie i my tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć wcześniej. To jest tak, że każdy robi to, co uznaje za najlepsze, to, co może w danej sytuacji. I zdaniem Tolkiena, tak to odbierałem, na tym właśnie polega moralność, na tym opowiadaniu się, na takim konsekwentnym spełnianiu swoich obowiązków. Przyznam się szczerze, że z takiej perspektywy deontologicznej nie patrzyłam nigdy na Tolkiena, ale niewątpliwie poczucie obowiązku i kwestia jego wypełnienia jest takim no, integralnym elementem Władcy Pierścieni. W książce było to trochę inaczej opisane, w tym sensie, że jak oglądamy film, to wydaje nam się, że cała drużyna ma za zadanie do końca trwać przy Frodo i pomóc mu zrealizować zadanie. W książce jest to przedstawione w taki sposób, że jakby wszyscy członkowie drużyny podejmują to zadanie z własnej woli i mogą, i Elrond podkreśla, że mogą oni no, iść z Frodem tak długo, jak będą chcieli. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że mamy jakiś z góry nałożony obowiązek, narzucony, który wynika, nie wiem, z jakiegoś przeznaczenia albo czegokolwiek innego, czy jest nam nałożony przez czynniki zewnętrzne względem nas, tylko raczej to jest opisywane przez Tolkiena działania, można interpretować jako no, próbę zmierzenia się z czymś, co być może nas przerasta, ale co czujemy, że powinniśmy uczynić, przy czym nie jest to właśnie żaden obowiązek narzucony nam z zewnątrz. To jest raczej coś, co podejmujemy sami z siebie. Czasami nawet to podjęcie wyzwania jest warunkowane nie tylko jakimiś takimi czystymi intencjami w stylu chcę zniszczyć pierścień, żeby zniszczyć zło, wcielone zło przynajmniej w tej postaci, jaką jest Sauron, ale często to wyzwanie, podjęcie wyzwania może wynikać także z jakichś innych czynników. Chodzi mi tylko o to, że jakby ta decyzja o tym, czy podejmujemy się pewnego wyzwania, może wynikać z bardzo wielu czynników. Natomiast no, kiedy już się tego podejmiemy, to wydaje mi się, że istotne jest to, abyśmy realizowali swoją misję, swoje zadanie w sposób no, możliwie najdoskonalszy przy założeniu tych ograniczeń, które mamy, które ma każdy z nas. I to, co powiedziałeś na początku i całe twoje pytanie od razu przywołało mi na myśl scenę akurat z filmu, nie pamiętam, czy w książce się to pojawia w takiej formie, kiedy Frodo rozmawia z Gandalfem w Mori i rozmawiają o Smigolu. Frodo mówi, że żałuje, iż Bilbo nie zabił Smigola, na co Gandalf mówi, że nigdy nie wiemy, czy często jest tak, że ludzie, którzy, czy osoby, które giną, nie zasługują na to i nie potrafimy im
tej możliwości życia dalej przywrócić. W związku z tym nie powinniśmy tak łatwo decydować o czyimś życiu czy śmierci. Traktowałabym to, tę refleksję szerzej, a mianowicie jako to, co próbuje wskazać Gandalf, to, o czym mówi Gandalf, to tak naprawdę no, kwestia tego, że nie wiemy, jakie będą konsekwencje naszych działań czy naszych zaniechań. Nie jesteśmy wszechwiedzący. Nikt w świecie Tolkiena taki nie jest, nawet Valarowie, którzy rządzą światem, tylko Bóg jest wszechwiedzący. W związku z tym możemy sobie tworzyć jakieś plany, zamierzenia, wizje, ale jest zbyt wiele niewiadomych. No, tak to właśnie odbierałem i też miałem wrażenie, że w tym jest obecne i chrześcijaństwo poniekąd i że w tym się właśnie ten konserwatyzm Tolkiena wyraża, taki to konserwatyzm jako coś pozytywnego jak najbardziej, jako po prostu świadomość tego, że nie kontrolujemy konsekwencji różnych działań i właśnie musimy powściągliwie podchodzić do naszych ingerencji w świat i że to jakby musi być zawsze kierowane, to jest dopuszczalne, ale zawsze musi być poprzedzone jakąś odpowiednią rozwagą. Już długo rozmawiamy, to może ostatni wątek na koniec tylko, co? Ekscytujący. Koncepcja zła i to, czym jest zło i czy mówiłaś o tym, żeby nie szukać tych analogii w takiej skali 1:1, czy można powiedzieć, że Sauron to jest szatan, jeżeli Gandalf jest, jakoś tam odnosi się do aniołów? Szatan pomniejszy. W rankingu szatanów nie jest szatanem tym pierwotnym, który był zbuntowanym aniołem, ponieważ jeżeli mielibyśmy zrobić przełożenie 1:1, no to raczej szatanem, który zbuntował się przeciwko Bogu, będzie Melkor, który zresztą był wskazywany jako no, jeden z, jeżeli nie najinteligentniejszy, czy najpotężniejszy spośród Ainurów, czyli tych duchów stworzonych przez jedynego. Co też można traktować jako jakieś takie dalsze odniesienie do pozycji szatana sprzed upadku, który też był jednym, nie po prostu z aniołów gdzieś tam szeregowych, tylko jednym z tych najbliższych i najdoskonalszych aniołów, a jednak dokonał takiego, a nie innego wyboru. Więc tutaj analogie z szatanem się w naturalny sposób pojawiają. Tylko tak jak mówię, skoro mówiłeś o Sauronie, to ja raczej zwrócę uwagę na Melkora, bo Sauron przy Morgocie to jest nikt. Nikt, po prostu... Dobrze, że Sauron tego nie słyszy. Sauron jest demoniczny, jest opisywany w taki sposób, że rzeczywiście wzbudza grozę, ale to, w jaki sposób opisywany jest Melkor w Silmarillionie, jest spotęgowany. Jeżeli mielibyśmy szukać tego zła źródłowego, to będzie to niewątpliwie Melkor. Od niego jakby to jest pierwszy byt, który ulega zepsuciu. I przez to, że jest potężny i pozostaje potężny cały czas i nigdy nie ginie, ponieważ jest duchem, więc zginąć nie może, został pod koniec pierwszej ery uwięziony i rzucony w pustkę. I u Tolkiena też się pojawia taki ciekawy wątek ostatecznej bitwy, która nastąpi po całkowitej katastrofie, do której gdzieś tam dzieje zmierzają. I w tej ostatecznej bitwie pomiędzy siłami dobra i zła Melkor ma być, czy Morgoth ma być ostatecznie pokonany. Między innymi przez Turina, czyli przez człowieka, który no, doświadczył bardzo dużo w swoim życiu zła po prostu. Jest takim bohaterem przypominającym nieco Edypa w wersji tolkienowskiej.
I to ma być takie symboliczne odegranie się człowieka za wszystkie zła, nieszczęścia, cierpienia, które doświadczył w swoim życiu. I tutaj znowu ciekawe jest to, bardzo intrygujące jest to, że cały czas gdzieś pojawia się prawdopodobnie ten pierwotny upadek człowieka. Że coś, co zadziało się pomiędzy pojawieniem się człowieka na ziemi, a zetknięciem się człowieka z elfami, to jest taka czarna otchłań w historii ludzkości, że tam się zadziało bardzo dużo złych rzeczy, wskutek czego ludzie już o świcie swojego życia doświadczyli wielu cierpień, które determinowały ich dalsze działania i w ogóle podejście do życia i to, że tak bardzo chcieli właśnie być z elfami jako tymi, którzy niosą światło, są tymi pierwiastkami boskości w świecie. Więc jakby ta ostateczna bitwa i pierwotny upadek człowieka, wydaje mi się, to są dwa motywy, które są ze sobą powiązane. Czyli czy to można interpretować zgodnie z takim kluczem właśnie jednoznacznie chrześcijańskim jakiegoś grzechu pierworodnego i wygnania człowieka z raju? Być może. Przy czym wydaje mi się, że to pierwotne skażenie w mitologii Tolkiena jest bardziej tajemnicze od grzechu pierworodnego. Tak, pierworodny w ogóle, jeżeli przyjąć teorię grzechu pierworodnego, to jest w sumie tajemniczy. No tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tak jest, że to jest taki tajemniczy element ludzkiej natury. I tutaj znowu Pascal mi się narzuca, bo Pascal tak napisał, że ludzie są wydziedziczonymi królami. I to jest ciekawe, że właśnie nie wiadomo, z czego to wynika, ale że to jakieś tam aspekty ludzkiego doświadczenia ujmuje, takie wieczne poczucie niespełnienia i jakiegoś tam przekraczania siebie samego. I właśnie tak się wydaje, jakby to było coś, co jest związane z człowieczeństwem, ale też konstytutywnie, jakby pozostawało konstytutywnie tajemnicze. Więc być może to wszystko jest zamierzone i u Tolkiena. Tak, być może, że to jest taki brak, który nas wypełnia. Dobra, to dokończmy tylko ten jeden temat. Chciałem cię zapytać, nie wiem, czy słyszałaś to moje pytanie wcześniej, w jakim stopniu, czy można powiedzieć, że ta koncepcja zła, którą znajdujemy u Tolkiena, ona jest trochę polemiką ze świętym Augustynem i z takim przekonaniem, że zło jest brakiem. Czy jest tak, że u Tolkiena zło jest czymś jak najbardziej realnym, nie jest brakiem, jest czymś substancjalnym, co w ogóle gdzieś praktycznie w centrum życia tkwi, bo takie odnosiłem wrażenie. Szczerze powiedziawszy, to jest fundamentalne pytanie i nie wiem, czy jestem gotowa na nie odpowiedzieć. W tym sensie, że wymagałoby to większych studiów nad Tolkienem. Ale wydaje mi się, że u Tolkiena zło nie jest na tyle, nie jest tak realne jak dobro. To znaczy mamy źródło wszystkiego w postaci jedynego, w postaci Ilúvatara, który jest Bogiem, jest dobry. I on stwarza istoty będące niższymi bogami. I w jednej z tej istot, a właściwie w każdej, ale w jednej w sposób szczególny, no pojawia się ta koruptio i w związku z tym pojawia się zło. Więc wydaje mi się, że podobnie jak u Augustyna, także i u Tolkiena zło jest brakiem, w tym względzie, że jest ono zepsuciem się czegoś, co już było. Tak samo orkowie są zepsutymi elfami. Wszystkie dzieła Melkora stanowią jakby zepsucie czy przeinaczenie aktu stworzenia, czyli aktu, którego podmiotem jest Bóg. I nie powiedziałabym, że realność dobra i zła występuje na tym samym poziomie u Tolkiena.
tym sensie nie ma tutaj jakiegoś dualizmu metafizycznego, czy jakiejś bardziej manichejskiej wizji rzeczywistości. Tylko to zło też się pojawia dopiero z czasem i ono nie istnieje pierwotnie. No tak, ale to też w zasadzie nie jest jakieś niezgodne nawet z tymi moimi intuicjami, bo to jest takie nieporozumienie, z którym można się zetknąć często. Przecież Augustynowi nie chodziło też o to, że zło w takim jakby codziennym doświadczeniu jest czymś iluzorycznym, czego konsekwencji my nie odczuwamy. My możemy odczuwać jego konsekwencje i tak w tym świecie Tolkiena niewątpliwie jest, co jakby nie musi uwarunkować tego jego statusu jakiegoś ontologicznego, czy jak chcielibyśmy to charakteryzować. Ja też miałem takie wrażenie, nie wiem, czy się zgodzisz, że właśnie to wybrzmiewa znowu w takim tonie mocno chrześcijańskim, że to zło jest związane przede wszystkim właśnie z wolną wolą, ze samostanowieniem, taką rządzą władzy, wymuszaniem dominacji. To jest właśnie coś, co ucieleśnia ten Sauron właśnie jako jakiś zbuntowany anioł, tak? Który samego siebie postrzega jako Boga, powiedzmy. Więc to by było takie zło interpretowane też jako jakaś negatywność, że coś tam jest, a to jest właśnie wyraz buntu, zaprzeczenia, właśnie samostanowienia, braku pokory, odrzucenia jakiejś siły wyższej. Generalnie zgadzam się z tym kierunkiem interpretacji problemu zła u Tolkiena. Tak jak już o tym rozmawialiśmy wcześniej, no, największe ucieleśnienia zła w postaci Melkora, czy później Saurona, czy w międzyczasie Balrogów, czy orków nawet, to są ucieleśnienia, które powstały w wyniku zepsucia czegoś, co pierwotnie było doskonałe w swoim aspekcie. Jak mówię, Melkor był potężnym, bardzo mądrym, zapewne bardzo pięknym Ainurem w swojej widzialnej postaci, a stał się tym, kim się stał ze względu na to pragnienie władzy, czyli coś, co jest związane z jakimś brakiem, które się w nim pojawiło i doprowadziło do tego, że on się psuł coraz bardziej. Aż ostatecznie stał się jakby tak zepsuty, że już bardziej nie mógł. I co ważniejsze, on psuł rzeczy wokół siebie. I dlatego właśnie w świecie wydaje się, że... Znaczy inaczej, nie wydaje się, tylko po prostu jest to zło w świecie Tolkiena także obecne, ze względu na to, że wraz ze stwarzaniem świata tworzeniem poszczególnych krain przez Valarów, wszystko z polecenia jedynego, to wraz z tym tworzeniem było także niszczenie, przekształcanie, zmienianie w sposób nieharmonijny, niezgodny z całością, która wynikała z jakiejś takiej właśnie harmonijnej wizji rzeczywistości. Więc to zło cały czas było tym cieniem, który kroczyło za dobrem i pojawiało się z czasem coraz bardziej, więc na pewno nie jest czymś pierwotnym. Natomiast całkiem interesujący problem, i ten problem występuje przecież też chyba w teologii chrześcijańskiej, jest problem tego, skąd wzięła się ta niedoskonałość u jednego z aniołów czy istot wyższych, która ostatecznie doprowadziła tę istotę do upadku. W tym sensie można mówić o upadku elfów, upadku ludzi, upadku Melkora. I jakby pierwotny jest upadek Melkora, tego Valara. Czy nie Valara, Valarem w tym aspekcie nigdy nie był, Ainurem. Znaczy chciałem cię tylko zapytać, jak ty w ogóle oceniasz filmy w stosunku do książek? Uważam, że wszystkie trzy części w wersji rozszerzonej są doskonałe. Poza jedną sceną w wersji rozszerzonej w Powrocie Króla, a mianowicie walce czy pojedynku czarnoksiężnika Sangmaru z Gandalfem,
który to pojedynek tak naprawdę wydawałoby się kończy się klęską Gandalfa, ale w tym momencie pojawiają się, wybrzmiewają rogi Rohanu i pojawia się jedna z najpiękniejszych szarż w historii kina. Uważam, że biorąc pod uwagę cały bagaż Gandalfa jako postaci ze świata Tolkiena, to ta scena jest nierealna. Ona w ogóle ona nie występuje w książce w takiej wersji, bo Gandalf zatrzymuje czarnoksiężnika w książce po upadku, po zniszczeniu bramy Minas Tirith, więc tak naprawdę wygrywa. A w filmie to wygląda w taki sposób, że czarnoksiężnik jednak przemógł siłą Gandalfa i ze względu po prostu na czynniki zewnętrzne w postaci odsieczy Rohanu, ten pojedynek nie kończy się całkowitą klęską Gandalfa, czyli na przykład jego śmiercią kolejną. Uważam po prostu, że ta scena jest odstająca od logiki całego świata i niepotrzebna. I to jest taka jedyna drobna rysa według mnie na filmach w wersji reżyserskiej. Natomiast wszystkie filmy, no, uważam, stanowią doskonałe, nawet nie tyle odwzorowanie, co wypełnienie książek, ponieważ w tych filmach zostały uwypuklone najlepsze rzeczy z książki, a poza tym zostało dodanych jeszcze kilka innych i wydaje mi się, że że narracja wynikająca z filmów, że to w jaki sposób zostali przedstawieni bohaterowie, no. Jackson nie mógł tego zrobić lepiej. Tak, ja przyznam szczerze, że właśnie ten przypadek Władcy Pierścieni mnie utwierdził w przekonaniu, że jeżeli można oglądać filmy w wersjach reżyserskich, to warto to robić, bo tutaj ta różnica była ogromna naprawdę z mojego punktu widzenia. To znaczy widziałem ten film w skróconych wersjach gdzieś w telewizji i on był w porządku, ale też, no nie wiem, nie poruszał mnie jakoś wyjątkowo mocno. To była taka historia przygodowa i tak go odbierałem, kiedy go widziałem gdzieś tam w telewizji. A kiedy obejrzałem te wersje reżyserskie, to okazało się, że to wszystko zyskuje sens, że bo oni powycinali z tych filmów takie fragmenty, jakieś, nie wiem, takie momenty wyciszenia, dialogów, rozmów, takie, które są mniej efektowne, ale tak naprawdę są kluczowe, więc ta moja percepcja całości się zupełnie zmieniła i wtedy też się bardziej zainteresowałem tym światem. Mhm. Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo ja nie dostrzegam takiej istotowej różnicy pomiędzy wersją podstawową a reżyserską. To znaczy, najpierw oglądałam filmy w wersji podstawowej i one mnie urzekły. W wersji reżyserskiej absolutnie mnie urzekły. Ale nie chodzi o to, że nie widzę aż takiej różnicy, jaką na przykład widzę w przypadku innego filmu Królestwo Niebieskie, gdzie wersja reżyserska zupełnie, absolutnie zmienia percepcję filmu. W przypadku Władcy nie miałam takiego odczucia, ale jak widać... Ty tak to odebrałeś, więc pewnie coś... Tak. Myślę, że tak jest. Być może to jest poniekąd związane też z okolicznościami odbioru, bo na tym etapie byłem bardziej zainteresowany samym filmem i jakby usiadłem do oglądania tych kolejnych części jedna po drugiej, ale myślę, że tak było. Miałem wrażenie, że ja rozumiem z perspektywy, jakby jeśli chodzi o perspektywę kogoś, kto... Ja przeczytałem Hobbita tylko wcześniej, Władcę Pierścieni książki znałem jako tako, ale nie znałem tych wszystkich kontekstów takich fabularnych, o których ty teraz wspominasz. I dla mnie to miało spore znaczenie, to, że tam się pojawiły te sceny, których nie było wcześniej, więc zachęcam wszystkich, żeby właśnie te wersje reżyserskie zobaczyć. Okej, a chciałem cię jeszcze zapytać na koniec o jedną rzecz, mianowicie o to, jak się lepiej zorientować w tym świecie Tolkiena, bo opowiadałaś o tym, że to jest bardzo złożony świat, też to widać w trakcie tej naszej rozmowy. Co czytać albo co obejrzeć jeszcze? Czy są jakieś książki, które takie elementy filozoficzne jakoś podsumowują zgrabnie, albo jakiś konserwatyzm Tolkiena, o którym rozmawialiśmy? Ja osobiście czytam tylko Tolkiena. W sensie nie czytam o Tolkienie, ponieważ uważam, że moja znajomość samego Tolkiena jako Tolkiena nie jest jeszcze taka, jaką chciałabym być, żeby była.
i nie chciałabym w jakiś sposób zaburzać swojej percepcji interpretacjami innych osób. Natomiast są książki poświęcone Tolkienowi, ale nie potrafię ocenić ich wartości, więc nawet nie wiem, czy powinnam je polecać. Na pewno, jeżeli ktoś chciałby zagłębić się w takie bardziej filozoficzne rozważania nad światem przedstawionym przez Tolkiena, no to w punkcie wyjścia zaczęłabym oczywiście po przeczytaniu samego Tolkiena, jego książek, to radziłabym też przeczytanie jego listów, ze względu na to, że w tych listach Tolkien bardzo dużo tak naprawdę pisze o swojej interpretacji tego, co on napisał. Rzadko się to zdarza, żeby autorzy jakby interpretowali swoje dzieła, ale Tolkien to w jakimś sensie robi. I dzięki temu można sobie trochę ten świat w głowie poukładać, dostrzec właśnie pewne ciekawe analogie z elementami kultury nordyckiej, celtyckiej, greckiej i tak dalej. Natomiast no, wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli ktoś jest zorientowany w filozofii, przynajmniej na jakimś podstawowym poziomie, to może dokonać samodzielnych prób interpretacji Tolkiena przez pryzmat na przykład tego, o czym ty mówiłeś, czy jakiegoś antypozytywizmu, czy konserwatyzmu, czy innych perspektyw. I będzie to być może bardziej wartościowe niż czytanie analiz innych osób. Ze względu na to, że jakby ten świat jest bardzo bogaty w sensy, znaczenia i nie odbierałabym sobie przyjemności poszukiwania ich samemu. Ale polecam na pewno listy Tolkiena jako też pewien punkt wyjścia. Są też takie elementy, są też wydania, które jakoś uprzystępniają ten świat innym. Jest Encyklopedia Śródziemia, Atlas Śródziemia. To może, jeżeli ktoś jeszcze nie jest na tyle zorientowany w tym świecie przedstawionym, to będą to pozycje, które pomogą przynajmniej w tej warstwie świata przedstawionego się sobie to bardziej uporządkować. Dobrze. Ale na pewno są prowadzone badania nad samą twórczością Tolkiena z perspektywy i filologicznej, i literaturoznawczej, i filozoficznej. Ostatnio chyba widziałam, była jakaś konferencja organizowana chyba na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie tego Tolkiena się interpretuje przez pryzmat chrześcijaństwa. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Ja muszę sobie poukładać te różne rzeczy w głowie, bo ich było sporo. W ogóle, jeżeli kogoś to zainteresuje, to może któregoś razu będziesz miała okazję, żebyśmy jeszcze raz tak pogadali, bo ja jakby nie poruszyłem wszystkich wątków, które sobie wypisałem tutaj, omijałem je, ale mam wrażenie, żebyśmy gadali jakąś kolejną godzinę albo i dwie, gdybyśmy mieli to wszystko omówić, a tych informacji i tak już było sporo. Jasne, ja też chcę powiedzieć, że jakby w trakcie naszej rozmowy przedstawiałam jakby swoje interpretacje bazujące przede wszystkim na czytaniu samego Tolkiena, ale jakby no, nie roszczę sobie jakichś pewnie tego, że to są jedyne słuszne, czy są słuszne, bo może tak nie jest, ale trochę nad Tolkienem myślałam w swoim życiu i na razie doszłam do takich wniosków. Tak to brzmiało. Dla mnie to była wyjątkowo inspirująca rozmowa. W ogóle to mnie też zachęca do tego, żeby poznać ten świat lepiej i mam nadzieję, że inni też będą mieli podobne wrażenie. Także dziękuję ci bardzo, że tak to byłaś w stanie zrobić, też rozszerzać ten kontekst za każdym razem, bo wspominałaś o takich wątkach, o których ja nie miałem pojęcia. Jest też bardzo wiele takich wątków istotnych, o których nie wspominałam, więc jakby to jest tylko taki fragment, ale jeżeli nasza rozmowa ma na przykład kogoś zachęcić do tego, żeby właśnie sam wgłębił się w ten świat, no to chyba jest to wystarczający powód na to,
jest to wystarczająco satysfakcjonujący. Bo chodzi przecież o to, żeby ludzi zachęcać do czytania i do interpretowania. I potem dyskutowania o interpretacjach. Tak jest. Okej, okay, dobra, to dziękuję Ci jeszcze raz i wyłączam nagrywanie naszej rozmowy. Okay. Trzymaj się, hej, hej. Trzymaj się, hej.